Niekiedy wybieram się na rozległe łąki koło Niegowa. Jeżdżę tam, aby poczuć wieś, pola, aby się napatrzeć. Wiosną łąki obfitują w różnorodne kwiaty. Oglądam je, fotografuję, a nawet lubię sobie poleżeć w trawie. Słucham brzęczenia pszczół, rozmowy owadów i nieznanych mi szeptów motyli. Również w tym roku pojechałem na moje łąki i spóźniłem się. Trawa została już ścięta, pozostał tylko zapach siana i zrobiło mi się po prostu przykro. I tak włócząc się po skoszonej łące, pomyślałem sobie, że to właściwie moja wina. Przyjechałem za późno. Tak, można nie zdążyć. Skoszona łąka. I ona mnie czegoś nauczyła. Kilka dni później dostałem informację, że bliska mi siostra zakonna jest chora. Pomyślałem, że jej wiek jeszcze nie wskazuje na śmierć, a że choruje, no to przecież nie pierwszy raz. Jednak coś w środku mi mówiło, jedź, odwiedź ją. Spotkanie nie było długie, ale serdeczne. I po kilku dniach telefon, siostra Aniceta zmarła. A w moim sercu jakaś radość, że się z nią jeszcze za życia spotkałem. Zdążyć na czas. Widzieć jeszcze życie, wewnętrzną łąkę zbolałych kwiatów i zapach wieczności. Moi drodzy, czas płynie niezależnie od nas. My podlegamy regułom czasu, ale możemy tymczasem dysponować, zarządzać. I w tym gospodarowaniu czasem można wyróżnić postawę mądrości i postawę miłości. Miarą mądrości jest umiejętność wykorzystania czasu. Święta siostra Faustyna pisała w swoim dzienniczku, że w tej godzinie jest nam dana łaska, która już nie powróci. W nowej godzinie będzie dana inna łaska. Uczyć się korzystać z czasu łaski. Nie spóźnić się, gdy ją czas przynosi. Aby nie było nam po prostu przykro, żeśmy nie zdążyli. Przykrość utraconego czasu. No to uczucie wielu z nas. Drugą postawę w przeżywaniu czasu jest postawa miłości. A jej miarą jest umiejętność ofiarowania czasu drugiej osobie. Dotyczy to też relacji z Bogiem. Wszyscy mamy zegarki, ale nie mamy czasu. Absolwenci Liceum Plastycznego imieniem Chełmońskiego w Nałęczowie zrobili wystawę swoich prac i zatytułowali ją Jak być? Nie jak żyć, ale jak być? Może wtedy zegarki zwolnią, a czas zaczniemy mierzyć miłością? W noc Bożego Narodzenia wszystko można rozpocząć od nowa. Rodząca się miłość ustawia nie tylko zegary, lecz także człowieka.